Tytuł kursu: Elementy podstawy logistyki w jednostkach gospodarczych i administracyjnych. Moduł: Gospodarka odpadami. Temat: System gospodarki odpadami. Dzień dobry. Dzień dobry, Pani Justyno. Panie kierowniku, wprowadzono nowe zasady gospodarowania odpadami w naszym przedsiębiorstwie. Pani Justyno, nasze przedsiębiorstwo od lat stosuje zasady oparte na ekologistyce. Ekologistyka? Tak, Pani Justyno. Ekologistyka rozumiana jest jako planowanie, realizacja i kontrola przepływu dóbr od miejsca ich wytwarzania do ostatecznego użytkownika w celu spełnienia jego wymagań przy oszczędnym zaangażowaniu zasobów i kapitału. Czy dla naszego przedsiębiorstwa te zmiany nie oznaczają rewolucji? Dokładnie, Pani Justyno. Panie kierowniku, a czym są bioodpady? Ostatnio tak wiele się o nich w przedsiębiorstwie mówi, a ja jestem wciąż nowym pracownikiem i chciałabym się czegoś więcej dowiedzieć. Dobrze, że Pani pyta. Pani Justyno, bioodpady to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu żywność. A czym są odpady zielone? To odpady komunalne, Pani Justyno, które stanowią część roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków, cmentarzy. Ale z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów, tak? Tak, dokładnie. Ostatnio czytałam w prasie, że świadomość proekologiczna Polaków jest coraz większa. Tak, problem odpadów komunalnych stał się bardzo uciążliwy i już nikogo nie trzeba przekonywać, iż wymaga on dobrego rozwiązania. Ponadto, Pani Justyno, obowiązujące przepisy prawne wręcz wymuszają działania, których celem jest zorganizowanie gospodarki odpadami komunalnymi. Panie kierowniku, jest Pan może w posiadaniu materiałów, które pozwoliłyby mi bliżej zapoznać się z tematem? Mamy bardzo czytelny schemat gospodarki odpadami. Może Panią zainteresuje. Panie kierowniku, proszę mi to wysłać na maila. Nie ma problemu, Pani Justyno. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.